Siema, z tej strony tajemniczy 000, jako że w dzisiejszym odcinku mamy takiego pana czarnego i mamy tutaj, no mnie jako Sherry i pana, nie wiem jak się nazywał, Edgar? Ed? To on sobie wygooglował teraz, chociaż wybiera zadymiarza, ja mam wybór inny. I mamy to starcie w trybie duo. Pierwszy raz będzie klęska czy urodzaj. Pierwszy raz ten tryb będę. I tutaj pan Leon. O, wybrał tego nie lubię. Ale ja go nie lubię jako przeciwnika, a jako bohatera, który mi pomaga. Nie! Okej, zaczynamy. Bo! Wyszukiwanie graczy. Od razu, bo to same no live w to gram, więc logiczne, że będzie. Starcie w trybie duo. Pokażę poziom. Marny mój marny poziom. Wow, jest ta. Pamiętam jakieś oglądałem historię na it. Wziąłem mu. Panu bubu. Ajajaj, oberwałem. El primo. O nie, ja zaraz umrę. Mi niezależna śmierć. Tak, wiem. Dzięki za radę. Czekaj, co on tam zrobił? Czy ja widziałem, że Leon nie żyje? To trochę mnie zbiło z tropu. Żyje Leon! Ożył! To jest niemożliwe, to jest tak piękne. O! O! Niedźwiedź, nie! Nie! Niedźwiedź leci za mną i spadaj sobie! Arszywa istota. Dobra. Anita! Nie. No i taka akcja. Boże. I tak właśnie poskromiłem wielu typów, ale jak teraz umrę, to będzie zła rzecz. Boże. Jezus, nie! Nie! No i umarłem. To jest bardzo przerażająca sprawa. Bo miałem aż 9. Dlatego trzymałem się z dala od, no... Nie mogę zagrać ponownie. To już koniec naszej ballady ptaków i węży. Wiele zdymiarzy po prostu, taki ten chłopak. Przepraszam za te dziwne jęki, wiem, że jest... Pierwszy 11 w sumie dopiero, ale... Starcie w trybie duo i znowu. Każda drużyna przeciwko pozostałym. Tam gluten. Slime. On tam pożyczy się naparzać i już umarł oczywiście. Bo to jest Leon tam. Nie mógłbym nazwać się, tak, nie wiem, Buu albo inny Igor. Musiał się nazywać Leon, to jest kreatywna nazwa. Ajajaj. O Jezus! Chyba nie kontaktuję o takiej godzinie za bardzo z tą grą. Ale mu to chyba nie przeszkadza. Co? Wygłupiłem się trochę. Przez niego tracę chyba puchary. A wiecie, że on nie wie, że to nagrywam? Ale wie, że gram z nim, bo mam go na Messengerze na komputerze przed sobą, ale nie wie, że on to będzie za kilka miesięcy oglądał na YouTubie. Dobra. Pozdrawiam jego kumpana, który czytał screeny na rozmowie. A Kruszynka poszła spać. I w sumie gej też, no ale... I pewnie główna, nie wiem, bo to jest jeden widz, jest, nie wiem, główna część widzów, nie wiem, inni widzowie pewnie tego bełkotu, co przed chwilą mówiłem, nie zrozumieją, no ale to tam jest mało istotne akurat.
Naparzaj się, ale ja tak... Ktoś tu jest. Nie, nie ma? Już wyszedł? Oj, jest. Leon. Sobie jaja ze mnie chyba robi. Leon! Nie wkurzaj, chłopie, mnie. O, wybrał se Franka. Zaczynajmy. Napisałem mu na Messengerze, że dobrze nam idzie. Dobra. A więc urodziłem się. I moim priorytetem jest zebranie kryształów mocy ze skrzyni. Tam oni se walczy, niech umrze. Tego specjalność umieranie. Co z tego, że masz zadymiarzy wszystkich, ale musisz mieć skilla. A ja mam skilla w Shelly. No z nim może nie, bo mnie głupia, ale... dobra. Przepraszam. Dobra. Ale on zrozumie, że to taki żart. On żyje, o dziwo! O dziwo, żyje jeszcze, no ale... Jak ma Franka, to się nie dziwię, że żyje. On jest bardzo potężną postacią. Dobra, on się tu zajmie, a ja tutaj się zajmę tutaj. O, zaraz to ja umrę! Umieralnia! Leć górę! O nie, Leon, żyj. Kurde, ja myślałem, że Leon... Leon miał Franka. Kto go ubił? Zmasowany atak? Nie no, od teraz ja w tej rundzie z nim pójdę, żeby ogarnąć go, co on wyczynia, go będę w krzakach śledzić, co on robi. Taka runda, taka konspiracja będzie tym razem, bo chcę zobaczyć... Zaraz mu odpowiem na tym Messengerze. Zapytał, kiedy ten odcinek się pojawi. No ja planuję go dać w lutym albo w styczniu. Skoro odcinek w Brawl Stars będzie konspirację miałem robić. Przecież jak ja tam zaczę konspirację, to on już nie będzie żył. No patrzcie, Leon nie żyje. No ale zastrzonek odwróci za 8. Ja tu zostanę w krzaczkach, bo jak ja pójdę w bój i umrę, to będzie scenariusz taki jak zawsze. No. Jezus, co? A, nie! O, umarł, prawda? Najważniejsze to jest wieżyca, jaką pana. Ale już widzę plus 3 pucharki, więc... Jak już mówiłem w poprzednich filmach, lepiej, nawet jak jest plus 1, to jest okej, jest super. Bo ważne, żeby nie było mi na minusie. Nieważne jest liczba. Może na plus 0, to jest nieistotne. Minus 0 to jest mało ważne. Najważniejsze jest, żeby nie było na minusie. I tyle. To jest moja logika tego Brawl Stars. Change my mind. Nie. Don't change my mind, bo to jest logika, która po prostu mi prowadzi do zwycięstwa i pcha mnie dalej. Dobrze, w solo mi lepiej idzie. Bo... Nie wiem, czy po filmach to widać w sumie. Oj, poznaję nowe techniki, nowe graczy. Idzie jakiś klaun z koczalina do mnie. To są śmieci. Dobra. Oj. Leon, spadaj stąd, bo jak razem umrzemy, to... Dobra, poradź sobie, ja uciekam dalej, ty tam walcz. Zdziwi mnie, jak Leon kogoś zabije. Dwóch to... Leon, żyjesz, prawda?
Mówiłem coś o tym minusie. Leo, mówiłem o minusie. Dobra. Ostatnia runda. Jezus. Chciałem Broko odblokować, bo mi się fajny wydaje. Taki czarny. Nie masz. Tą rundę musimy wygrać, no. To jest naprawdę skandal, żeby nie wygrać żadnej rundy w duo, a Leon ma doświadczenie pewne w tej grze, więc to jest moim zdaniem wielki skandal, że nie potrafimy tego wygrać. Ani jednej runda przegrywamy. Zwykle właśnie... Leon pokonał kogoś. To miła niespodzianka, bo jego postać raczej właśnie zostaje zabijana, jeżeli wygrywa. Idzie górnik. Jestem genialny i teraz ja zabiję. Teraz ja pokazuję... Leon umarł, ale ja teraz nie mogę się wy... Leon, proszę, szybciej! Szybciej, Leon! Kurde, 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 kurde! Kurde! A przypomnijcie mi, czy ja nie mówiłem, że tą rundę wygramy? Dobrze widzowie, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, dzwonkujcie, piszcie komentarze, jak się podoba film i oglądajcie mój kolejny.